Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na Polanie Karkonoskiej. Ruszamy z Polany do Słoneczniku i przejdziemy granią do Lucznej Budy i do schroniska Śląskiego i czarnym szlakiem z Kopy zejdziemy na Orlinę w Szkodze. Ruszyliśmy. Dzisiaj z miłą koleżanką idę. Obiad mam, żeby Paweł nie zasłał. Mam je pilnować, albo ja ją będę pilnował. Chyba ty mnie. Tak, pierwszy wypad zimowy w tym roku. Zobaczymy w Karkonoszach piękną zimę. W tej chwili się zbliżamy do Polany Karkonoskiej. Jesteśmy na Polanie Karkonoskiej. Są ławeczki. Można sobie tu odpocząć. Ale dawniej w tym miejscu stało schronisko Borysława Czecha. To zostało się spaliło. Został tylko fundament. W tym miejscu zrobiono miejsce odpoczynkowe. Pierwsi turyści na trasie. I z Polany teraz ruszamy w kierunku pielgrzymów żółtym szlakiem. Mamy ładne prześwity słońca, okienka się zrobiły. Pięknie teraz odkryło się cały grzbiet Karkonoski. W dali widać schronisko Czecha Akademicka. Pięknie to słońce zrobiło. A tu po prawej stronie cały grzbiet Karkonoski. Tak dokładnie zasypany, zawiany, ale jakoś powoli idziemy. Karkonosza pełny krasi zima. Przepięknie jest. Jesteśmy teraz w tej chwili na rozejściu szlaku pod pielgrzymami. Zielony idzie do pielgrzymów i żółty i żółty do słoneczników, a zielony w stronę prawą, czyli tu, w tym kierunku, idziemy na przełęcz Karkonoską.
do schroniska odrodzenia. My kierujemy się do góry w stronę pielęgrzymu. I oto pielęgrzymy. Grupa skalna o nazwie pielęgrzymy. Pielgrzymy. Czym wyżej, tym więcej śniegu. Nawalone sporo. To widać po kosodrzewinie już pozaginana, przysypana. Dokładnie. Jesteśmy przy Słonecznikach. Grupa skalna Słoneczniki. Na grani mleko. Ale nic nie widać. Idziemy dalej w mgle, szlakiem zimowym. Nadal nic nie widać. Słońce się nie chce przebić przez tę mgłę. W tym miejscu przerwałem swoje nagrywanie z powodu braku widoczności. W górach panują ciężkie warunki, szlaki są nieprzetarte, więc odradzam wychodzenie w takich warunkach w góry. Można naprawdę się zgubić. Kto nie zna gór, lepiej niech nie rusza na szlak. Ostatni odcinek nagrałem na szlaku żółtym, schodząc ze Strzechy Akademickiej. Warunki się trochę poprawiły, więc widać, jaka jest zima w Karkonoszach.